Co robisz? Obiad. Co to będzie tym razem? Tym razem to będzie ryż z papryką i z fasolą i z cebulą. A gdzie jest ryż? W kodrze, już się grzeje. A mamy w ogóle... Poczekaj, pochwalimy się, bo mamy nową kuchenkę. No czekaj, nową, stara jest i brudna. Nową kuchenkę, ale dostaliśmy ją od Jima i w ogóle fajne w tej wyżebraliśmy kuchence... Wyżebraliśmy ją. Ale fajne w tej kuchence jest to, że ma osłonki od wiatru i ma dwa palniki. I możemy tutaj sobie grzać herbatę na jednym palniku, a na drugim możemy jest sobie za te same butle, co ta nasza mała. Tak. A tu sobie grzejemy wodę na herbatę. Super. Bardzo się cieszę. Ja się przejdę, pokażę, gdzie jesteśmy w ogóle, bo to jest fajne miejsce. To jest nasza herbatka. Twój talerz, kochanie. Mój talerz. Nasz sos, nasz ryż. Moje wino. Nasza kucharka z winkiem. Tak zimno pijesz wino, Jezus. Ci alkoholicy. A zobacz, jak tamte kolory się zrobiły. Jezu, jakie piękne. Zobacz tą górę, tą chmurę jednak, która wisi nad... widzisz? Ale śmiesznie wygląda, ale ładny mamy widok. Ładnie, mimo że to jest taki dziki kemping. Śpimy w takim ładnym miejscu. Ja wam pokażę, patrz. Z widokiem na rzekę. Jest rzeka. Za tamtym vanem jest gejzer, który wybucha raz na jakiś czas, może w nocy nas obudzi. I tam, na dobę podobno. I tam są fajne góry. I mamy takie niebo. I taką pogodę z taką rzeką. I jest fajnie. I jest ciepło. I pan Rzos jest z krótkim rękawką. Ej, no jest ponad 20 stopni. I tak jest o 30 więcej niż 3 dni temu byliśmy, kiedy było minus 6. Są 24 stopnie. Ja chciałam tylko uwiecznić dzisiejszy obiad. No to jest typowy obiad u nas przecież. Szparagi, ziemniaki i jajko. Dobra? Mhm. A tam jest nasz ogórek. Widać naszego ogórka? Czekaj, pokazuję go dobrze? Czekaj, ja go muszę pokazać. Tu. A gejzer nie chce wybuchnąć. Pokaż gejzer. Gejzer jest tu, taka rurka. Ciekawe, on podobno wybucha po południu i w nocy. Po południu już minęło, bo jest wieczór. Jeszcze nie wybuchł. I czekamy. I pani, która stoi najbliżej, tutaj w tym takim... biało-zielonym wanie ma użyć takiego sygnału dźwiękowego, żeby nas wszystkich tutaj powiadomić. A jest nas 5 aut w sumie? Mniej, 4. Która jest godzina? Jest wcześniej, jest 8. I wstaliśmy rano, pani nas obudziła, bo gejzer zaczął wybuchać. On chyba wyżej nie wybuchnie, ale wybucha ładnie, możecie sobie zobaczyć. I co? Ciepła? Może się odmyć. Nie, ale no tam widać, że jest ciepło, nie? Ale to ja.
Znaczy łuk, a dlatego, że jest tu wiele formacji skalnych, które przypominają łuki. Przed nami tam jest podwójny łuk, bo jak się wejdzie tam, to jest jeden i drugi. Za chwilę to pokażemy bliżej. Chodzimy trochę po górach, no nie wiem, czy są góry, po skałkach małych i będziemy szli na kilka łuków, które są troszeczkę dalej niż te miejsca, które normalnie w Alczas można zobaczyć od razu z drogi. Więc trzeba troszeczkę pochodzić, jest jeszcze ciepło, ale mamy ze sobą napoje. To jest bardzo ważne. Pyszną wodę z dużą ilością metalu. Jest na razie jeszcze dużo ludzi, ale liczymy trochę na to, że jak już dojdziemy do tego miejsca, które chcemy zobaczyć, to tych ludzi będzie mniej. A tak jest na razie. Co? I ludzi jest coraz mniej. Patrzcie! Chipmunk, czy jak ktoś to nazywa. Uciekło. I jest bardzo fajnie tutaj. Idziemy szlakiem do Double O Arch. Dobrze pamiętam? Tak. Jest szlak, który jest kawałkiem szlaku Primitive Trail. Właśnie na tym szlaku w Grodzie Diabła, czyli w Devil's Garden. Już jest cicho, nie ma ludzi. O, zaraz się biegnie. Hej! I co jest? Podoba ci się tu? Bartosz? Chociaż jak jest taki bardzo piaszczysty teren, że na plaży to się ciężko idzie. No, fajnie się chodzi po skałach. I po takim twardym piachu. Zobaczcie to w ogóle. Zobaczcie to. Jak ładnie. Stamtąd przyszliśmy, z tamtych odległych szczytów. Z tamtych odległych szczytów. Skąd wracają Litwini? Z dalekiej wracają podróży. Pani do mnie poezją, a jak tak, nic.
Aga już nie może. To się wytnie. O, trochę bardziej twardo, lepiej. Z Landscape Arch. Taki długi i średni.